Na pięknych mini Wojanowicach pojawiła się straszna bomba atomowa, która wybuchnie za 15 minut. Wojanowiczanie muszą zrobić szybki bunkier, aby to przeżyć. Czy my to przeżyjemy, Wojanowiczanie? Bomba atomowa zaraz wybuchnie na naszej pięknej wiosce. Przecież z tego nic nie będzie. Mój wieżowiec skacze, wieżowy twój, wszystko będzie bum. O nie, jak to spadnie, to będzie koniec. O nie, zobacz jak ona wygląda w ogóle. Ma jakieś takie ukryte te TNT. Nie, ja nie wiem, co to będzie, jak to TNT wybuchnie. Dobra, jak myślicie, co powinniśmy robić? Ja myślę, że musimy skorzystać z naszego zakazanego przycisku. Uciekać. Nie, nie zostawiamy Wojanowic. Nie. My jesteśmy Wojanowiczanami, my będziemy walczyć. Patrzcie, mamy tutaj specjalny domek na taką sytuację. Nieopoważniony wstęp, zbroniony. I tutaj mamy tajemniczy przycisk. Katy, możesz nacisnąć ten przycisk. Widzisz? Patrzcie teraz to! Poczto, można latać! Wow, widzisz? Można latać. Magia, co? Ej, ja się nawet nie skapnęłam, co się stało. No dobra. Ale super, to teraz możemy odlecieć stąd daleko. Nie, nie odlatujemy, budujemy zakazaną tajną bazę. I mam pomysł, ta tajna baza będzie ultra potężna. Pierwsze, co bym zrobił, to wyrzucił ten dom. Bum, nie ma domu. Ale to się zrobiło. Dobra, zostało tylko 13 minut na przygotowanie się do bomby atomowej. Zaczynamy budowę. Szybko, 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 na dół budujemy. Zejście na dół, zejście na dół. Ja myślę, że to zejście powinniśmy nawet, wiesz co, obudować tym bedrokiem. O tak. Będziemy mieć bazę z bedroka? Tak, to musi być mega mocne. Fajnie, dobra, dawaj. Musimy być bardzo, bardzo głęboko. Bedrok, wow, mamy bazę bedroka. Ej, dobra, to ja obuduję ją z każdej strony, a ty możesz budować może już na dole coś, co? Dobra, Katy, też musimy zacząć budować coś na dole. Jak myślisz, co będzie potrzebne w naszej bazie, żeby przeżyć tą bombę atomową? Na pewno jedzonko. O, dobrze, dużo jedzonka. No tak, bo za 15 minut tracimy nasze wszystkie zdolności creative nowe. No chyba, że założymy specjalną zbrojkę. O, zbrojkę, która da nam mistrzostwo świata. Dobra, teraz to, dobra. Ja lecę teraz z drugiej strony. I uwaga, robimy ole magia! Wow, ale ona jest ogromna. Ale moim zdaniem jest jeszcze za mała, więc powiększę ją jeszcze w tą stronę. O, nie, jakiś żwir trafiłem. Najgorzej jest trafić żwir, widzowie. Też nie lubicie trafiać żwira? Ja bardzo nie lubię. Żwir jest najgorszy, bo on spada na samy dół. Tak, i trzeba rozwalać go, a czasami nie mamy łopaty. Dobra. O, powiększyłem jeszcze bardziej. O, tak. I teraz cała nasza baza będzie z bedroka. I już nie ma opcji, że zostanie zniszczona. Oj, nie. Nie ma takiej opcji. Dobra, Katy, możesz zacząć robić jakieś pomieszczenia pierwsze. Oho. Mogę zrobić swój pokoik? No jasne, że tak. To od tego jest tajna baza, żeby każdy miał miejsce swoje. Okej. Dobra, to ja wezmę sobie z różowego betonu zrobię. No dobrze. Okej, ja w takim razie lecę jeszcze tutaj z zabudową dachu. I słuchajcie, w ten sposób patrz na to, jaka tajna baza. O mega, dobra. Przecież to będzie niezniszczalne. A, wiecie co? Może ją jakoś oświetlimy. O, właśnie. A, dobrze. Wrzuć tam oświetlonko. Czekaj, ja jeszcze tutaj zrobię. O, powiększę jeszcze troszeczkę. I dobrze. O ja, ej, to będzie największa tajna baza, jaką w życiu widziałem. No dokładnie, beton. Możesz tam tylko dorobić tym bedrockiem. Dobrze, już to robię. Tutaj jest Black Hole TNT. Widzicie to? Patrzcie na to. Ja nie chcę tego stawiać, ja nie chcę tego stawiać. To jest Black Hole, czyli czarna dziura TNT. Jak to wybuchnie, to co? To powstanie ogromna czarna dziura? Chyba tak to wygląda. Oby nie, bo to będzie wtedy naprawdę przypałowo. To jeszcze tylko 10 minut, musimy szybko się pospieszyć. Ej, serio, szybko. Tylko 10 minut. Swoje pokoje też, czy nie? Tak, budujemy. Dobra. Robimy się takie duże? No ogromne, musimy tutaj mieć wszystko w naszym pokoju. Pamiętajcie o tym, że my musimy też mieć na przykład jakąś farmę, więc ja się może tym zajmę, co? O, właśnie, farmę, tak. Dobra, ja się tym zajmuję, patrzcie. O, patrz, zrobiłem niebieskie. Dobra, i teraz tutaj zrobimy jakieś niebieskie, cyk. Katy, co taka mała baza? Katy, co taka mała baza? To jest takie...
skromne, ale zobaczysz, będzie najlepiej urządzone, bo nie ma za dużo miejsca. Aha. Żeby tutaj coś wkładać. Dobra, zobacz, co ja tutaj zrobiłem. Bum! Ogromna tajna. A czemu tak szybko? Boza. Ale to ty ogarniasz tu. No wiadomo, że tak, lecimy z tym tematem, jak dobra. Jakbym tak ogarniała, to też bym sobie większą zrobiła. Dobra, i patrz to. Wow, mam tutaj okienko nawet. I tutaj też postawię sobie okienko, okej. Nasza farma już zaraz będzie działać. Już jest tutaj normalnie wszystko. Ej, ptychu, jaka kozacka farma. Dobra, ja tutaj zasieję nasiona, może pszenicy. O tak. O tak, to jest super pomysł. I patrz teraz to, w tym miejscu będzie drzewo, bo drzewo też jest nam potrzebne. Tak, tak, drewno, żeby potem, bo nie wiadomo, czy na zewnątrz świata zostanie jeszcze jakiekolwiek drewno tak naprawdę. Dokładnie, no. Więc musimy tutaj też mieć jeszcze wszystko, po prostu wszystko, co tutaj nam będzie brakowało. Ej, o, czemu w tym miejscu? Na pewno weźcie sobie łóżeczka. To trzeba, właśnie, łówyrka. Mamy tu i patrzcie, z jakim mam teraz super pomysł. Zrobię kolejne piętro, gdzie będzie farma zwierzaczków. Ej, czyli to będzie takie wydajne bardzo. Oczywiście. A może mob grinder nawet. Mob grinder? To jest jakiś pomysł. Ej, ale w niektórych miejscach nie mogę budować. Nie wiem dlaczego. Pewnie nie jest oświetlone, wiesz, bo tutaj nie ma żadnego oświetlenia. Dobra. Zatem zrobimy tak i tutaj postawimy pochodnie w tym miejscu, patrz. To prawda, na pewno teraz będzie można, uwaga. Stawiamy, o, można nagle. Let's go. Oświetlone nie było, widzowie, o, proszę bardzo. Jeszcze tu, o. Tutaj jeszcze pochodnia, o, czekaj, iść. No, co, nie, trzeba zrobić schody. Mogę na tym postawić, o. O, teraz ja mogę. Muszę na pewno sobie wziąć jakieś kwiatki. 8 minut, powtarzam. 8 minut tylko? No nie, to tak widzowie. Mało. Jak ta bomba wybuchnie, to ja nie wiem, czy my przeżyjemy. Ej, a nie, mamy to jakieś. To musimy. Jakiś glas, jakieś bardzo wytrzymałe? Czekaj. Wiesz co, chodzi ci o jakąś szybę, tak? Jakaś mega mocno wytrzymała szyba, czy jest coś takiego? Kurczę, chyba nie ma. O, ja wiem, co Kati się spodoba do jej domku, zaraz jej tam pokażę. No mi najlepiej to od razu daj. Dobra, patrz to, rzucam ci tutaj. Tadam, tadam, tadam. Nie no, bez przesady, co ty? Za mi to robisz, bez. Dobra, tego różowego możemy zostawić, ale reszta patrz B. To. Albo tego fioletowego, daj fioletowego, daj fioletowego. Okej, okay. O, tada! Ej, no dobra, weź! Co wy tam robicie? Masz jakieś stoliczki? Masz jakieś stoliczki ładne? Stoliczki? No jasne, że mam, mogę ci to załatwić. Ej, ale ty też musisz budować. Ja nie mam na przykład takiego budowania. Muszę sobie ogarnąć. Dobra, stoliczki. Właśnie zrobiłem schody, będzie takie nocne tutaj, żebym sobie mogła postawić. No właśnie, niezbyt widzę tutaj stoliczek. Czekaj, table. Jest, piszę, jest table. Pełno takich table. Ty, są różne stoliczki, naprawdę. Są takie, dobra, są takie, sobie... są takie. Wybiorę, dobra, ty już możesz... Staje ci. Łóżeczko katjanowe. A, dobra. Ej, co za schody żeś tutaj zrobił mocne, wow. Ja tutaj ogarniam, wiesz. Wow, ale łóżko fajne. A w razie co, to ktoś mnie przekima, nie? Bo ja tylko robię farmy. No stary, ja też w sumie jeszcze zacząłem tylko, wiesz, farmy robić. Ale wiem, co potrzebujemy najbardziej. Diament i diamentowe wszystkie zbrojki. Najlepsze, jakie istnieją. Stojaki zrób na zbrojki. Zbierownie. Zbrojownia razem ze wszystkim, stojak, stojak, okej. I słuchajcie, będziemy tutaj najpotężniejsi dzięki temu. Postawię to w tym miejscu, słuchajcie, o. Dobra. I musimy to rozwinąć, troszeczkę zrobić to w taki sposób, taki, okej. Tak, wy się zajmijcie czym trzeba, a ja się zajmę, żeby mieć ładny pokój. Haha, Kati, no nieźle, tak? Ale dobra. Super, a ta huśtawka to mi tu wcale nie pasuje, nie chcę. Jak możesz nie chcieć huśtawki w domu? Słuchaj, huśtawka w domu to jest najlepsze, co możesz mieć. Patrzcie, nasza farma już działa i mamy normalnie taką farmę fajną, wydajną. Fajna farma, ptio. Będziemy tam normalnie odżywiać się ze wszystkim normalnie, o. No to pewnie, dobra, teraz ja buduję swój pokój, bo gdzieś miejsce muszę. Dobra, ja robię zbrojownię i zobaczcie, w tej zbrojowni będą nasze normalnie zbrojki, tak. Tutaj, 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 tutaj. Będziemy przygotowani na wszystko, nic nas nie pokona, żadna bomba atomowa. A zostało tylko 5 minut, więc widzowie, o nie. O nie. Bardzo.
bardzo, bardzo mało czasu nam zostało, więc no co, co musimy się jeszcze bardziej tutaj troszkę podzbroić. Ramka na przedmiot, weźmy świecącą i miecz. Ej, a czemu ty wy macie tak do sufitu ten, a ja no bo nie? Ja mam, zobaczcie, moja baza ma tylko 4 kratki i ona jest bardzo, bardzo chuda. No właśnie, moja baza też jest jakaś bambikowa ewidentnie, ale w sumie moja baza będzie połączona z tym. Dobra, ja sobie zrobię, będzie przytulnie. Kraty, o, a ja zrobię taką bazę, która jest bardzo wytrzymała, więc postawię tutaj kraty. O tak! Wow! Dobra, ale szczerze, moja baza no wygląda fatalnie, więc trzeba ją poprawić! Dobra, postawmy tutaj to. Postawmy, a moja tutaj wygląda to. Super przytulnie. No fajnie, że przytulnie. Ja nie miałem na to czasu, zdało mi tylko 4 minuty na zrobienie bazy. Ile? 4 minuty. 4 minuty, to jest bardzo mało czasu, zaraz bomba wybuchnie. Bomba wybuchnie i będzie po nas, naprawdę, trzeba się teraz pośpieszyć. No. Cyk, cyk, o, set, dobrze. O, mega, dobra, jeszcze tutaj zrobimy pyk. I słuchajcie, w tym momencie mamy całą niebieską bazę, więc już mi się podoba. Już mi się zaczyna podobać. Ej, no serio, tylko 4 minuty na ostatnie rzeczy. Ale to szybko zleciało, co nie? Mega szybko. Właśnie, kiedy to zleciało? Ja nie mogę, naprawdę, jest przypołowo. Cyk. O, dobra, zrobiło się. I jeszcze tutaj mi zostało. Muszę wszystko mieć na niebiesko w mojej tajnej bazie. Moja baza musi być cała niebieska. Okej, dlatego stawiamy tutaj ostatnie niebieskie szlify. Uwaga, o, dobra, i została mi ostatnia ściana na niebiesko. Czekajcie, że ja dopiero ścianę zrobiłem? Omega, naprawdę. A ja nawet mam kibelek. Dobra. Co? No to fajnie masz. Dobra, Kati, ja muszę tutaj przyspieszyć tempo, ewidentnie. Dobra. Schody, okej. I słuchajcie, postawmy tutaj schody. I teraz tak, wyrzucam wszystkie rzeczy. Stawiam blue. O, i biorę wszystko, co jest blue. Biorę łóżeczka, prezenty, rzeczy, miski, krzesła, inne krzesła, jakieś ładne rzeczy. O, tutaj takie rzeczy. I ja już słuchaj, tyle rzeczy już zrobione, jest normalnie, ja już mogę mieszkać w mojej bazie. Ale ty kozacko tutaj jest, dobra. Okej, okay. Prezenty tutaj rozrzucimy też, prezenty, dobra. Miśki, tutaj będzie moje wyrko, a wyrko z miśkami, Wojan Team. 2,5 minuty zaraz zostanie. Tylko 2,5 minuty, słuchajcie widzowie, co to ma być? A ja dopiero robię tutaj moje miejsce. Ale zobaczcie, ja też dopiero sobie robię taki, wiecie, stoliczek, żeby sobie no, dopiero, tak. Tak, dopiero, a my dopiero zaczęliśmy, tak. Dopiero zaczęliśmy. Dobra. Dobra, ej ty, nawet dobrze wygląda. Jeszcze blue wpiszę jeszcze raz. I słuchajcie, wezmę sobie mikser, na pewno potrzebuję. Jakiś śmietnik. I słuchajcie, o, jakąś sofę. Okej, okay. I czy mamy stół? Mamy stół, dobra. Ej, słuchajcie, serio, 2 minuty zostały, naprawdę, już trzeba będzie się zaraz ewakuować. Dobra, tutaj jeszcze sofę postawimy. Ej, chcecie zobaczyć mój, moją tajną bazę, jak wygląda kozacko? Wow. Tak, ale czekaj, jeszcze skończę moją. Nie ma czasu, 2 minuty, o, mega, o. Jeszcze. Ja już mam nawet zrobione studio gamingowe. Studio gamingowe nawet? I ja cię kręcę. Dobra. Ty, właśnie, brakuje mi tutaj studia gamingowego, na czym ja będę nagrywał filmy? Brakuje lodówki! Minuta 30, pospiesz się! Dobra. Gdzie jest lodówka? Laptop. Napisz fridge. No dobra, tak, mamy laptop, postawię laptop, wezmę krzesło i to będzie moje słabe stanowisko gamingowe. Widzowie, jeżeli będę nagrywał słabe filmy od tego momentu, to przepraszam, ale mieliśmy bombę. Dobra, została jeszcze woda. Ej, sąsiedzie, to, co u ciebie? Siema, zobacz to, robię sobie nawet tutaj plażę, a ty masz plażę? Ty nie masz plaży. Nie mam plaży, ale przychodzę ze smutną informacją, bo została nam tylko minuta do wybuchu bomby! Minuta, naprawdę minuta! O nie, dobra. Widzowie, jak ta minuta się skończy, to będzie już wtedy koniec nas koniec. Dobra. Ale ja mam wszystko, co najważniejsze, mam kibelek i telewizor. A ja zrobię sobie tutaj okienko na Kati. Czekaj, o. Kati, ziema. Mam okienko na ciebie, zobacz. Zobacz na mój pokój, zobacz Kati. Podglądasz mnie. Zobacz na mój pokój. Ale fajnie. Co? Dobra, jednak możemy mieć tu przejście nawet, wiesz? Aby tego zrobił sobie przejście tutaj do swojej bazy. Tak. Wow, ty masz gamingowy komputer normalnie. Ej, ty masz fajnie tu, myślałam, że ja mam fajnie. 36 sekund, 35 sekund. 36 sekund, ej, ale masz nawet ogromną lodówkę. Nie widziałem jeszcze nigdy tak dużej lodówki, naprawdę. No właśnie, bo nie ma innej. Wow, a ja to zabieram na basen swój. Ej, a wiesz, że to jest siedzenie dla tego ochroniarza ratownika? Tak, tak, dlatego ja sobie je zabieram. O tak. Weźcie sobie diamentowe zbrojki, zostało naprawdę bardzo mało czasu. Ej, 10 sekund, dawajcie na górę już, 10 sekund.
Dawajcie na górę 10 sekund. Chodzimy na górę. Ej! Zaczęło się! TNT chyba już wybuchło! Ale potężne strzały, ty! O, cię kręcę! Zobaczcie! Zobaczcie to! Katy, lepiej nie wychodź na zewnątrz, bo ja myślę, że tam jest mocne wybuchy lecą w tym momencie. Dostajemy. Zamknijmy i się ukryjmy w bandach. No właśnie, ale nie wiesz co? Się ja bym chciał zobaczyć, jak minie ta bomba atomowa, co tam się wydarzy, jakby na miejscu. O, czekaj. Skończyło się? Chyba się skończyło. Czekaj, wychodzimy na zewnątrz. Dobra, sprawdza. Ej! O my g... Co się stało? To była... Na szczęście mieliśmy tą tajną bazę. Ej, zobaczcie, zostało zniszczone dosłownie wszystko. Tylko nie nasza tajna baza. Nie, gdyby nie Bedrock, to byśmy po prostu tego nie przeżyli. Patrz to. Serio, został tylko i wyłącznie Bedrock. Zobaczcie, jaki ogromny krater się zrobił. To była prawdziwa bomba atomowa, która wybuchła. Ej, zobacz, i nawet tutaj są diamenty. A sprawdźmy, jak nasza baza wygląda od środka. Ja bym chciał to zobaczyć, słuchajcie. Musimy to sprawdzić. Katy, dobrze, że przeżyliśmy, co? Tak, ja się boję, jak na to patrzę. Dobra, zeskakuję na dół i słuchajcie. Ej. Nie! Co się stało? Te wybuchy zniszczyły wszystkie nasze bloki. Nie. Co? Przetrwały tylko zwierzęta i tak naprawdę zbroje. Czyli co, jesteśmy przygotowani na kolejną walkę. O tak. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.